Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Kujawy, sympatyków, którzy tęsknili już za Włocławskim Magazynem Katolickim. Wracamy, jesteśmy, bo kiedy spojrzy się za okno, ta nostalgiczna pogoda, jesienne spadające liście, wiatry, słota sprawiają, że człowiek zaczyna tęsknić, zaczyna wracać myślami do tego, co było, co minęło. I tak samo jest z nami, redakcją Magazynu Katolickiego, który po prostu stęsknił się za swoimi widzami. Jesień to dobra okazja, żeby te wspomnienia odświeżyć, ale nie tylko patrząc w przeszłość, ale także idąc do przodu. Dlatego też wracamy na antenę telewizji Kujawy po dłuższej niż zazwyczaj przerwie i pragnę ucieszyć się i wyrazić moją radość z tego, że znów będziemy spotykać się w weekendy w ramach Magazynu Katolickiego, po to, by mówić o rzeczach ważnych. Ważnych dla każdego z nas, dla naszego miasta, a związanych z życiem duchowym, z życiem Kościoła, ale też i zwykłymi problemami każdego człowieka, bo przecież to wszystko zazębia się ze sobą i można powiedzieć, że spaja się w życiu każdego człowieka bez wyjątku. I to, co duchowe, i to, co fizyczne, i to, co buduje naszą codzienną rzeczywistość. Wracamy na antenę, ale nieco inaczej, w nieco odmienionym składzie. Tak się złożyło, że koniec czerwca bieżącego roku to sporo zmian, gdy chodzi o struktury kościelne diecezji włocławskiej i samego miasta Włocławka. Tradycyjnie na przełomie czerwca-lipca dokonywane są przez księdza biskupa zmiany personalne w diecezji. I tak się złożyło, że nastąpiły także zmiany personalne we Włocławku. Chodzi mi głównie o zmianę kilku księży proboszczów, parafii katedralnej chociażby, parafii świętego Stanisława, parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski na Zawiślu, także parafii Chrystusa Króla w Ruzinowie. Jeden z naszych kolegów redakcyjnych, dobrze Państwu znany, ksiądz Radosław Nowacki, został proboszczem parafii katedralnej. I niestety nadmiar obowiązków sprawia, że pożegnał się z nami, nie będzie już w takim stopniu obecny w Magazynie Katolickim jak dotychczas, ale obiecujemy, że nie pozwolimy mu zapomnieć o nas i jeszcze nie raz do niego się zwrócimy. Tak łatwo nam nie ucieknie, tak łatwo nas się nie pozbędzie. Będziemy oczywiście cały czas o nim myśleć i sprawimy, że on o nas równie często. Natomiast, drodzy widzowie, dziś w tym pierwszym odcinku po przerwie pragniemy przedstawić się na nowo, przedstawić nowy i rozszerzony nieco skład redakcyjny Włocławskiego Magazynu Katolickiego. Znajdziecie tam Państwo twarze znane, chociażby ta, która do Was przemawia w tej chwili, ale będą także i zupełnie nowe osoby. Osoby, które mam nadzieję staną się stałymi gośćmi w Państwa domach. Osoby, które polubicie, z którymi się zwiążecie i które jak nas przez minione 2 lata będziecie chętnie gościć, zapraszać na ekrany telewizorów w Waszych domach. Dlatego też zaczynamy, zapraszam do zapoznania się z nowym, rozszerzonym, jak powiedziałem, ale miejmy nadzieję, że i bardziej dynamicznym, świeżym zespołem redakcyjnym Włocławskiego Magazynu Katolickiego. Szczęść Boże, nazywam się ksiądz Zbyszek Murczyk. Miło mi będzie gościć u Państwa w domach, w Magazynie Katolickim w telewizji Kujawy. Od czasu do czasu będziemy się spotykać, żeby wspólnie przeżywać naszą wiarę, żeby ją pogłębić, dowiedzieć się czegoś ciekawego, żeby się spotkać i przekazać Państwu wszystko to, czym żyjemy na co dzień, co mamy w naszych sercach, co przedstawiamy Panu Bogu w codziennych modlitwach. Od 1 lipca tego roku jestem zastępcą dyrektora w archiwum diecezjalnym we Włocławku, które mieści się w katedrze. Właśnie w jednym z pomieszczeń tego archiwum się teraz znajdujemy. Na co dzień pracuję tutaj, aby gromadzić, zabezpieczać i udostępniać dokumenty dotyczące historii naszej diecezji, która początkami sięga aż XI wieku. Najstarsze dokumenty, które tutaj posiadamy, pochodzą z XII wieku. Jest to więc ogromna spuścizna,
którą trzeba przebadać, którą trzeba pokazywać innym i do tego będziemy Państwa zachęcać. Oprócz pracy tu w archiwum rezyduję przy parafii świętego Stanisława we Wrocławku. Tam można mnie spotkać najczęściej przy ołtarzu, czasem na ambonie, w konfesjonale i spacerującego wokół kościoła. Duszpasterstwo to jest moja wielka miłość, dlatego zostałem księdzem 9,5 roku temu. Oprócz tego zajmuję się różnymi jeszcze innymi sprawami. Uwielbiam muzykę, szczególnie nie tę dawną, klasyczną. Interesuję się literaturą. Myślę, że to wszystko, co w mojej głowie, w moim sercu się znajduje, co się tworzy, będziecie Państwo poznawać z odcinka na odcinek, do czego serdecznie zachęcam i zapraszam. Bardzo się cieszę osobiście, że wracamy na antenę telewizji Kujawy w nowym poszerzonym składzie redakcyjnym. Jeśli chodzi o mnie, no niewiele się zmieniło, nadal pracuję w Sądzie Kościelnym jako sędzia. Moim hobby pozostała jazda konna. Wśród wielu rzeczy, wielu osób, które lubię, bardzo lubię telewidzów telewizji Kujawy. Bardzo mi miło, do zobaczenia. Nazywam się Jakub Kośka. Księdzem jestem od niespełna pół roku. Również od kilku miesięcy pracuję jako wikariusz w parafii katedralnej we Włocławku oraz jako katecheta w Liceum Ziemi Kujawskiej. Pochodzę z parafii narodzenia Matki Bożej z Włocławka, więc przyszło mi posługiwać w swoim rodzinnym mieście. Od niedawna również dołączyłem do redakcji magazynu katolickiego w telewizji Kujawy. Bardzo cieszę się, że za pośrednictwem tej telewizji będę mógł gościć w Państwa domach i dzielić się swoją wiarą, swoim przeżywaniem kapłańskiej codzienności, a przede wszystkim, że będę mógł służyć jak najlepiej, głosząc Ewangelię poprzez właśnie pośrednictwo telewizji. Nazywam się Piotr Stolecki, jestem księdzem od 14 lat. Od lipca tego roku pracuję w Katolickim Centrum Służby Rodzinie, właśnie w którym się teraz znajdujemy. Poza tym prowadzę zajęcia z psychologii w naszym włocławskim seminarium. Wcześniej pracowałem w Brześciu Kujawskim, w Lipnie. Przez kilka lat studiowałem także na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jestem psychologiem. Współpracuję ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Tam uczę się cały czas, zdobywając kolejne szlify jako psychoterapeuta w podejściu takim psychoterapii integratywnej. Moje hobby, moja pasja życiowa to wędkarstwo. A więc od czasu do czasu można gdzieś mnie spotkać nad Wisłą, właśnie jak spinninguję czy chodzę z muchówką. Tutaj w centrum zajmuję się koordynacją programową, wszelkiego rodzaju działań, poradnictwem psychologicznym, a także poradnictwem i kierownictwem duchowym. Myślę, że będzie jeszcze okazja, aby Państwa zapoznać bliżej z działalnością centrum i z tym, co tutaj rodzi. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Michał Sadowski, jestem prefektem włocławskiego seminarium. Pełnię tą funkcję od sierpnia bieżącego roku. Oprócz obowiązków związanych z wychowaniem młodych księży, pracuję również w ramach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jako wykładowca teologii dogmatycznej. Będę miał przyjemność spotykania się z Państwem co jakiś czas i dzielenia się z Państwem refleksją na temat naszej wiary w ramach prowadzonego przez nasz zespół programu dla telewizji Kujawy. Jeśli chodzi o mnie, mam różnego rodzaju zainteresowania. Przede wszystkim od strony naukowej zajmuję się historią i teologią chrześcijan w kulturze czy na terytoriach zamieszkałych przez muzułmanów, w kulturze arabskiej. Interesuję się podróżami, troszkę gotowaniem, fizyką i matematyką. Witam Państwa bardzo serdecznie po raz kolejny na antenie telewizji Kujawy w magazynie katolickim. Moja osoba jest Państwu, myślę, doskonale znana. Już od samego początku należę do redakcji magazynu, w związku z czym wielokrotnie miałem przyjemność gościć u Państwa w domach i bardzo cieszę się, że po raz kolejny, w kolejnym roku będziecie Państwo mogli oglądać nasz magazyn, zgłębiając przez to swoją wiarę, religijność.
Na co dzień pracuję w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej we Włocławku. Jestem dyrektorem Wydziału Katechetycznego. A co za tym idzie, jestem odpowiedzialny w diecezji za wszystkich katechetów, tak świeckich, jak i duchownych, tych, którzy uczą na co dzień młodzież i dzieci w szkolnictwie. Obok tego jestem wicerektorem Wyższego Seminarium Duchownego, czyli wychowawcą, moderatorem formującym młodzież klerycką, alumnów, tych, którzy przygotowują się do funkcji, do posługi kapłana. Z takich moich zainteresowań związanych gdzieś z moją przeszłością, z moimi pasjami, pełnię funkcję również dyrektora koncertu Uwielbienie, które już od 2010 roku we Włocławku odbywa się systematycznie co roku w uroczystość Bożego Ciała. Jest to wydarzenie, które skupia, tak jak w ubiegłym roku, około 4000 ludzi, więc jest to dość konkretne, ważne wydarzenie dla nas, jeśli chodzi o Włocławek, ale przede wszystkim o naszą działalność duszpasterską. I cieszę się, że po raz kolejny będę gościł w Państwa domach, zgłębiając razem z Wami, zatrzymując się nad najważniejszymi, myślę, problemami dotyczącymi naszej wiary, naszej religijności, tym bardziej w roku wiary, które obecnie przeżywamy, wiary, która poprzez media, poprzez rzeczywistość, w której wzrastamy, rozwijamy swoje człowieczeństwo, bardzo często jest spychana na margines życia, zrzucana do hasła prywatna sprawa, co nie jest tak naprawdę prawdą. Bardzo serdecznie witam Państwa w kolejnym roku naszego magazynu i zapraszam do systematycznego śledzenia naszych magazynów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem proboszczem parafii Chrystusa Króla we Włocławku i będę miał właśnie taką możliwość prowadzenia programów katolickich w telewizji Kujawy. Oprócz tego, że jestem proboszczem, pracuję też jako katecheta, jednocześnie jako wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym we Włocławku. Dlatego też właśnie Słowo Boże, Pismo Święte jest dla mnie szczególnie ważne, nie tylko jako dla kapłana, ale przede wszystkim jako dla egzegety, czyli jako osoby, która już w sposób naukowy zajmuje się tekstem biblijnym. Dlatego też tutaj, kiedy się znajdujemy w tej świątyni, to jednocześnie Słowo Boże zawsze było interpretowane jako słowo, które powstało w konkretnej wspólnocie, wspólnocie Izraela i wspólnocie Kościoła. Dlatego też świątynia jest takim środowiskiem naturalnym, gdzie Słowo Boże rozbrzmiewa, gdzie może być interpretowane. Dlatego telewizja w sposób szczególny może przybliżyć to słowo każdemu człowiekowi, nie tylko osobie, która jest osobą wierzącą, która jest związana z Kościołem, która identyfikuje się z Kościołem, ale to Słowo Boże dociera do każdego człowieka, ponieważ serce człowieka naturalnie jest świątynią Boga, jest glebą, na której wzrasta jak ziarno Słowo Boże. Z wielką radością witam na ekranach naszych telewizorów program poświęcony życiu, wydarzeniom, sprawom związanym z chrześcijaństwem. Ten program bardzo mocno zakorzenił się w telewizji Kujawy i jestem wdzięczny redakcji, że po tej przerwie wakacyjnej znowu cała rzecz zostaje wznowiona. Myślę, że dobre opinie, z którymi miałem okazję zetknąć się, których mogłem wysłuchać ze strony licznych mieszkańców Włocławka, zostaną potwierdzone jakością i poziomem tego programu. Sam, kiedy tylko mogę, go oglądam i sam często z danych, o których księża redaktorzy mówią, korzystam. Tak więc w imię Boże zaczynajmy. Życzę zarówno redakcji, jak i
tworzącym ten program księżom Bożego błogosławieństwa. Katolickie Centrum Służby Rodzinie, mieszczące się we Włocławku przy ulicy Wojska Polskiego 2A, bardzo serdecznie zaprasza na comiesięczne warsztaty dla rodziców. Najbliższe warsztaty odbędą się dnia 22 listopada, początek o godzinie 18 w siedzibie centrum. Te warsztaty poświęcone będą komunikacji z małymi dziećmi. Bardzo serdecznie centrum, jak i my, zapraszamy do wzięcia udziału w nich rodziców, dziadków, osoby, które mają do czynienia na co dzień z małymi dziećmi. Warsztaty poprowadzi pani dr Lidia Wiśniewska, która jest psychologiem. Więcej informacji na temat tych warsztatów oraz całej działalności Centrum Pomocy Rodzinie znajdziemy na stronie internetowej, której to adres widnieje u dołu ekranu. Doskonale wiemy, że kalendarz liturgiczny Kościoła nie pokrywa się z kalendarzem, który na co dzień używamy. Dlatego też niedługo, dokładnie 25 listopada, będzie miała miejsce już ostatnia niedziela roku liturgicznego. To uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Po tej niedzieli rozpocznie się już nowy rok liturgiczny, czyli Adwent. Z Ewangelii według świętego Marka. W tych dniach, po tej udręce, słońce się zaćmi, księżyc straci blask i gwiazdy będą spadały z nieba, a moce, które są w niebie, zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. Wówczas pośle aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańców ziemi aż po krańce nieba. Uczcie się na przykładzie drzewa figowego. Gdy jego gałązka staje się miękka i wypuszcza liście, rozpoznajecie, że zbliża się lato. Tak też i wy, gdy zobaczycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, we drzwiach. Zapewniam was, nie przeminie to pokolenie, dopóki nie spełni się to wszystko. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. O tym jednak, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Dużo optymizmu wnosi ta Ewangelia, którą zapisał święty Marek. W kontekście dochodzących do nas głosów o rzekomo zbliżającym się końcu świata, apokalipsie, słowa Jezusa brzmią wyjątkowo optymistycznie. O tym dniu, o tej godzinie nikt nie wie. Tylko Bóg, tylko Ojciec, który jest Panem dziejów, do którego należy czas i wieczność. A zatem ani Aztekowie, ani Majowie, prorocy, wróżki nie stanowią o tym, kiedy świat się zakończy. Druga prawda, jaka z tej Ewangelii wybrzmiewa, to jest oczekiwanie. Prawda o tym, że człowiek czeka na Boga, aby się z Nim spotkać. Powinien za Nim tęsknić. Powinien do tego spotkania się przygotowywać. I bez względu na to, czy przyjdzie nam stanąć twarzą w twarz z naszym Bogiem jutro, 21 grudnia, czy za 1000 lat, to bądźmy pewni, że On czeka na nas i z miłością pragnie przyjąć nas do siebie.